Rolnicy z powiatu kluczborskiego postanowili sami sprzedawać swoje produkty. Kozie sery, mąki, miody, wędliny, ryby i przetwory. Jak przekonują, wszystko własnej roboty. Wyroby można kupić w sklepie, który otwarto w Kluczborku. Dokładnie 9 lat temu o tej porze zaczęliśmy kupować kozy, z których otrzymywaliśmy mleko i przerabialiśmy właśnie to mleko na sery. No i zaczęliśmy właśnie jeździć na pobliskie jarmarki. Z jarmarków przerodziło się, że zaczęliśmy właśnie szukać klientów właśnie głównie tu w naszych okolicznych miejscowościach, czyli w Kluczborku. Na początku klienci zaglądali za nami, my za nimi, po prostu tak żeśmy się szukali. Od roku, nawet półtorej roku, zaprosiła nas do swojego sklepiku nasza sąsiadka Polikala, gdzie mogliśmy regularnie co tydzień sprzedawać właśnie nasz asortyment i klienci po prostu bardzo się cieszyli, że w końcu co tydzień wiedzą, że mogą przyjść i kupić właśnie nasze sery. Ale w ostatnim czasie właśnie postanowiliśmy otworzyć tu stacjonarny nasz sklep. Sklep jest właśnie naszego syna, gdzie są głównie sprzedawane właśnie nasze sery i inne produkty od lokalnych rolników. W tym sklepie znajdują się produkty prosto od rolnika. Też nazwa sklepu Kozi Dar i rolnicy z okolicy. Mamy tu od zaprzyjaźnionych gospodarstw ekologiczne kurczaki i wyroby z tych kurczaków, pasztety, wędzone udka, piersi. Jest to pani Anna Górka i pan Sławomir Górka z Masowa, czyli pod Opolem. Mamy wołowinę od zaprzyjaźnionego gospodarstwa kmieciowego z Ciasnej, to jest akurat województwo śląskie, ale niedaleko nas. Mają bardzo dobrej jakości wołowinę. Mamy produkty z dziczyzny, z leśniczówki. Jeszcze ma być lokalne wino. Czekamy na koncesję, na pozwolenie. Mamy mąki z Uszyc. Przetwory z zaprzyjaźnionego gospodarstwa z Krzywi, czyli państwa Atlachowiczów. Gogolina od pani Ireny. Te dżemy delikatesowe różne, smaczne, lawendy z lawendowego zacisza, miody. Dla każdego coś ciekawego się znajdzie. Coś zdrowego przede wszystkim. Jak sama nazwa mówi, rolnicy z Kozi Dar i rolnicy z okolicy, nie ukrywamy tego, skąd nasze produkty są, pokazujemy skąd pochodzą, od kogo, nawet w jaki sposób są robione, żeby właśnie konsument miał pewność, skąd ten produkt i przez kogo jest wykonany. To właśnie wyróżnia nas na tle wszystkich innych sklepów. Zależy nam na tym, aby właśnie produkty były lokalne, od pewnych producentów, którzy produkują swoje wyroby z pasją, z wdzięcznością i co więcej mogę dodać. Każdy produkt się broni po prostu po spróbowaniu. Wraz z mężem zajmujemy się produkcją warzyw ekologicznych. W przyszłości będziemy także tutaj dostarczać warzywa. W tej chwili dostarczamy przetwory z tych warzyw, które wyprodukujemy i kiszonki. Kiszonki takie jak zakwas buraczany, ogórki kiszone, kapusta kiszona. Najbardziej właśnie takim naszym produktem sprzedającym się jest zakwas buraczany, który teraz jest takim lekarstwem na wszystko, ale jest zdrowym produktem. Robię także różne przetwory tam z ogórków, z buraczków, z cukinii. Także wszystko to, co wyprodukujemy, to, co wytworzymy w naszym gospodarstwie, staramy się później wsadzić w słoik, zamknąć i sprzedawać przez cały rok. Hodowcy będą mogli ubezpieczyć produkcję zwierzęcą z dopłatą sięgającą nawet 70%. Ze wsparcia będą mogły skorzystać osoby, które posiadają świnie, bydło, owce, kozy, konie i drób. Pomoc obejmuje ryzyko strat spowodowanych przez 36 chorób, takich jak na przykład wścieklizna, włośnica, listerioza czy wysoce zjadliwa grypa ptaków. Cała lista dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa. Pierwszy nabór rozpocznie się już w październiku tego roku. Dofinansowanie ma formę 70% dopłaty do opłaconej składki. Sołtys to jedna z najstarszych funkcji społecznych w naszym kraju, sięgająca czasów średniowiecza. W całej Polsce jest ich około 40 tysięcy, a w marcu włodarze wsi obchodzą swoje święto.
każdy sołtys, każda osoba, która taką funkcję pełni, to dla wójta, dla gminy niebywały skarb. Bezcenna jest przede wszystkim praca, ale komunikacja pomiędzy instytucjami, pomiędzy wójtem. Generalnie każdy sołtys też dokładnie zna swoją miejscowość, dokładnie zna potrzeby, idealnie przedstawia nam te potrzeby, ale przede wszystkim też mówi o tym, co w tej miejscowości w danym momencie, czy w danej sytuacji, czy danego dnia się zdarzyło. To jest też bardzo ważne w przypadku trudnych momentów, czy jakichś związanych z mieszkańcami trudności, czy klęsk, bo bardzo różnie też bywamy. Jako urząd możemy reagować natychmiastowo, jeżeli taką informację mamy. Sołtys generalnie odpowiedzialny za swoich mieszkańców w takim sensie, że jest i zaopatrzeniowcem, i koordynatorem, i organizatorem prac społecznych na terenie swojego sołectwa. No i generalnie przede wszystkim musi umieć pracować z ludźmi. To jest najważniejsza cecha, którą chyba trzeba posiadać jednak, żeby mieć dobry kontakt z mieszkańcami. No sołtys przede wszystkim musi mieć w sobie bardzo dużo empatii, bo tutaj to zależy głównie od tego, jak podchodzi się do mieszkańców, żeby oni wspomogli również pracę sołtysa, która jest pracą społeczną na rzecz tychże mieszkańców, więc tutaj ogromne wsparcie ze strony mieszkańców jest bardzo ważne i ta empatia jest tutaj przede wszystkim podstawowym elementem, który trzeba posiadać. Sołtys ma do wypełnienia również dokumentację związaną z funkcją sołtysa. Dokumentacja ta to między innymi rozliczenie, ewidencjonowanie funduszu sołeckiego, zebrań wiejskich, przechowywanie dokumentacji z tym związanych, czyli protokołów zebrań wiejskich. Oprócz tej dokumentacji wielu sołtysów, przynajmniej w naszej gminie, jest przedstawicielami w spółce wodnej. Stąd też, zapewne Państwo widzieliście, posiadamy mapy rowów, które są na naszym terenie i to też jest kwestia naszego zainteresowania, ewidencjonowanie, ale również przedstawianie do ewentualnych wyczyszczeń czy też napraw związanych z tą infrastrukturą wodną. Na zakończenie programu przenosimy się na rynek. Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi za kurczęta typu broiler zapłacimy 4794 zł za tonę, za indory 6087 zł, za indyczki 6240 zł, z kolei za kaczki typu broiler 6380 zł za tonę.